Ciekawa jestem, czy to już ostatnie podrygi śniegowe. Nawet nie za bardzo patrzyłam na pogodę. Chyba zapowiadają jakieś oblodzenia i w ogóle taki marznący deszcz. Ostrzegają nas przed taką śliską nawierzchnią. Ale co widać, kochani, to oczywiście to, że jest jasno, zdecydowanie jaśniej niż tydzień temu dosłownie. Ile? W poniedziałek było inaczej, teraz jest inaczej, ale fajnie. Moczę się, słuchajcie, ze wszystkim, co mam ze sobą. Moi kochani, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, was troszkę przestawię na bok. Może troszkę lepiej będzie, kochani, właśnie z tej strony, żebyśmy się widzieli. Dzień dobry, moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, weekendu, początek w piąteczek, kochani. To ja lubię wracać do domu. I jak nigdy, słuchajcie, ja nigdzie teraz nie jadę. Nie jadę na siłownię, nie jadę na zakupy żadne, bo wszystko mam w domu. Nie mam Grześka, słuchajcie, troszeczkę inaczej to nasze żywienie wygląda. Mniej się gotuje. Zresztą też staram się wypróżnić, tak jak mówiłam wczoraj, zamrażarkę. Także gotujemy to, co jest. Mam 4, słuchajcie, opakowania. Czego? Francuskiego ciasta. Kupiłam na Sylwestra i jakoś nie zeszło, nic nie zrobiłam. Więc dzisiaj, słuchajcie, postaram się przygotować albo na jutro, albo na dzisiaj, ale może na dzisiaj, takie ślimaczki z piersią z kurczaka i taką będziemy mieli ciepłą kolację, przekąskę. Na pewno Adusi podsmakują, bo ja już to nieraz przygotowywałam i naprawdę jest bardzo smaczne. Policja, mój drogi, kochany, panie, jedź. No dobrze, moi drodzy, jedziemy do domu na spokojnie, rozłączam się, żeby nie robić, wiecie, nie rozpraszać się w czasie jazdy. Jest sporo śniegu na drodze, więc na spokojnie, jest też ślisko. Znowu będę jechała bardzo, bardzo wolno. Moi kochani, dzień dobry, witam w sobotę. Dzisiaj, moi drodzy, rozbieramy choinkę. Tak mi się poskręcała, tak wyschła, że wręcz końcówki, słuchajcie, łamią się, zobaczcie. Końcówki się łamią, także jest ususzona. Może nie opadają igły, ale tak jak mówię, od korzenia chyba poszło, wiecie, taka susza. Mimo, że podlewałam i jakoś nie bardzo to, wiecie, widać. Myślę, że nie będzie do odratowania. Dobra, kochani, bierzemy się za choinkę, rozbieramy. Nawet przygotowałam sobie taką torbę na te wszystkie bombki. I co? I powoli żegnamy się z choinką. Trochę, słuchajcie, taka porozbierana. Zostały mi tylko jeszcze takie lampki do skręcenia na koło. Mam to koło tylko jedno, no ale zobaczymy, może się zmieszczą, może jakoś je zabezpieczę, później zawinę folią, taką mam taką folię ala streczową, żeby je zabezpieczyć, żeby się z nimi nic nie stało, żeby nie, wiecie, nie przez cały sezon letnio, wiosenno, jesienny nie uszkodziły się. Także co, działamy, idę po to koło na lampki i powolutku będziemy zbierać. Thank you.
lampek. Jest ich troszkę mniej, bo tych było 1250, tamtych jest chyba 800. Muszę na taką zwykłą rolkę po ręczniku papierowym, bo po prostu no nie widzę tego koła drugiego, nie wiem co się z nim stało, czy ja go wyrzuciłam, może nie, ale wiecie, w tym momencie nie jestem go w stanie zlokalizować. Będziemy sobie powolutku nawijać, może nam coś z tego wyjdzie i będziemy mieć na tej rolce, słuchajcie, właśnie te mniejsze lampki. Postaram się je nie zaplątać, żeby na przyszły rok były idealne. I też mi oko, słuchajcie, cieszyły. Dobra, działamy w tym temacie. Podłoga umyta, kochani, po mojej choince nie ma nawet śladu, stoi natomiast na dworze i co? I pewnie będzie, słuchajcie, do ścięcia i do spalenia, no bo nic to z tego nie będzie, kochani, nie będzie się nadawała do niczego innego. No dobrze, kochani, choinka posprzątana, również umyta podłoga. Zostało mi tylko przesunięcie tej jednej szafki na tą stronę, bo zawsze tak było, słuchajcie, tutaj jest za gęsto, za ciasno. O, zresztą te szafki są, te witryny, wolno stojące. W tle widać kij od mopa. Zaraz sobie przyciągnę odkurzacz, będziemy przesuwać szafki, będziemy ustawiać i przemywać. Od razu troszeczkę się zrobi luźniej w tym pokoju i tak bardziej przestronno. Dzień dobry w niedzielę, moi kochani, witajcie serdecznie, zaczynamy ten dzień, jest godzina już 12, ja od samego rana, słuchajcie, buszuję po domu, ogarniam, sprzątam, wiem, kochani, jest niedziela, ale w sobotę nie dałam rady, nie miałam czasu, zresztą też rozbierałam choinkę. Moi drodzy, co dzisiaj? Za chwilę nastawiam obiadek, troszeczkę późno nastawiam, ale zaczęłyśmy późnym śniadaniem, w sumie Ada, bo ja jeszcze nie jadłam i Agatki nie ma, pojechała na studia, słuchajcie, więc jestem sama w domu, zawiozłam Adusię do koleżanki i moi drodzy, dzisiaj będę kręcić kołem. Postanowiłam zrobić sobie taki challenge codzienny. Wiadomo, że za pierwszym razem nie wykręcę 30 minut. A do takiego, słuchajcie, do takiego momentu chcę dojść, żeby tym kołem kręcić, słuchajcie, tym hula hopem 30 minut za jednym, tak jakby zamachem, czy jednym treningu. Nie jest trudno, kochani. Już trochę potrenowałam, poćwiczyłam, złapałam rytm z hula hopem, nie jest naprawdę trudno. Bardzo jestem ciekawa, czy przyniesie jakieś rezultaty. Trudno też będzie mi ocenić, ponieważ jestem na poście przerywanym i też chodzę na siłownię, więc to nie będzie tylko, słuchajcie, ta moja sylwetka i waga zawdzięczała tylko hula hop. Ale na pewno pomoże, nie zaszkodzi. Moi kochani, co tu mam, jakieś powiadomienie, sorki, kochani. Moi drodzy, tak jak mówię, dzisiaj też, kochani, piję w termomiksie rogaliki z przepisu chałki. Chałka, ciasto chałka idealnie się nadaje na różnego rodzaju wypieki, nie tylko chałkę. Bardzo często robię bułeczki, rogaliki, czy jakieś tam inne, wiecie, wyroby stricte drożdżowe, bo to za takie, słuchajcie, tą chałkę uważam, właśnie za takie ciasto drożdżowe, bardzo dobre, jak na bułki słodkie, słuchajcie, no i jak na chałkę, wiadoma rzecz, tym razem, niemniej jednak, kochani, nie mogę się wysłowić, słuchajcie, chałka z przepisu z Thermomixa jest bardzo smaczna, bo jest tam prawdziwe masło, bo są tam zwykłe, najzwyklejsze, podstawowe składniki, żadnych ulepszaczy, żadnych innych, wiecie, jakichś tam innych dosypywaczy, wzmacniaczy smaku i takich tam. Tam jest tylko masło, drożdże, mleko, chyba jajko i dwa żółtka. Wrzucam też cukier i sól, nic więcej. Tam nic więcej nie ma, a jest, słuchajcie, mega, po prostu bomba. Odkurzam, kochani, odkurzam dzisiaj. Też
Byłam na chwilę w sklepie, brakło mi mąki, no wiecie, w niedzielę mąkę, ale tak mi się zachciało tych, słuchajcie, bułeczek rogalików, żeby mogłam się utrzymać, więc kupiłam sobie 2 kg takiej mąki dalachowskiej. Kupiłam też dla Ady na jutro do szkoły taką gratkę wyciskaną i tylko tej gratki wyciskanej kupiłam 2 sztuki. Troszeczkę mam w nieładzie kuchnię, za chwilę to ogarnę. Jeżeli chodzi o lekcje Adusi, to w miarę mamy ogarnięte, tam dosłownie jeszcze tam jakieś takie niedobitki, że tak powiem. Byłam też na dworze i odśnieżałam, ponieważ śnieg sypie, słuchajcie, jest moment, że sypie, jest moment, że nie sypie, w tym momencie nie sypie i nawet troszeczkę się gdzieś tam przedziera słonko, troszkę sobie odśnieżyłam, no wiadomo, że nie cały plac, ale na przykład odśnieżyłam sobie przy samym wejściu, troszeczkę, tak wiecie, na tym głównym wjeździe, nie jest tego śniegu aż tyle, żebym musiała odpalać traktorek z odśnieżarką, z tym pługiem, więc nie odpalałam, zresztą też nie wiem, słuchajcie, bo on z 2 tygodnie albo tydzień, nie no tydzień, tydzień czasu stoi nieodpalany, więc nie wiem, czy mi ruszy, czy odpali, tym bardziej, że były silne, mocne mrozy i może to spowodowało, że ten akumulator po prostu nie da rady, nie odpali. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że będę go umiała po prostu uruchomić na przyszłą sobotę najprawdopodobniej zapowiadają takie bardzo, bardzo duże, obfite opady śniegu i ja, kochani, będę musiała właśnie ten traktorek uruchomić. Mam tutaj te części, słuchajcie, do mojego hula hopa i jest ich sporo, 6. Mam 6, słuchajcie, takich zapasowych, no bo wiadomo, obwód każdego człowieka jest inny. Jeden ma nadwagę, drugi ma, jest szczupły, więc różnie można sobie to dopasować. Naprawdę nie jest trudne odpinanie i zapinanie tych małych elemencików. Ja na przykład sobie coś tam dopinam, a Dusia odpina, bo też, słuchajcie, jest zaabsorbowana i zafascynowana tym hula hopem i też kręci, daje radę, słuchajcie, jak 8-latka. No 7-latka, bo jeszcze 8 nie ma, dopiero w październiku. Jak 7-latka daje radę, to Wy na pewno też dacie radę. Włączyłam sobie, słuchajcie, po prostu jakiś tam wygaszacz w telewizji. Lecą przepiękne widoczki i taka bardzo relaksująca muzyka. Jeszcze nie zbieram wszystkiego na Boże Narodzenie, słuchajcie. Jeszcze zostawiłam sobie reniferki, które tam stoją, zobaczcie. Zostawiłam sobie takie domki, które też świecą, żeby taki klimacik był. Nawet pokusiłam się o przyniesienie kwiata, słuchajcie, już żeby był, bo on był wyniesiony na ten czas właśnie Bożego Narodzenia. Coś mi się dzieje, słuchajcie, z tą juką, nie wiem, przysycha i znowuż, słuchajcie, mam takie wyrzuty sumienia, że nie umiem się tymi kwiatkami zajmować. Jak zajmować się kwiatkami na dworze w miarę potrafię, kochani, to jakoś tutaj ten, w tym domu to nie wszystkie mnie lubią. Ten bardzo ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie, słuchajcie, ten pluszcz bardzo ładnie mi rośnie i naprawdę sobie doskonale radzi. Ale na przykład kupiłam ostatnio w Biedronce skrzydło kwiaty 2. No nie wiem, no słuchajcie, ja... No nie przesadziłam ich, mam je jeszcze w tej doniczce tej oryginalnej, ale oczywiście podlewam i zobaczcie, jak mi tutaj pięknie rośnie, to wszystkie kwiaty uschły. Te białe kwiatki, które były na skrzydło kwiecie, po prostu znikają, słuchajcie, tam jedna sztuka jest, zobaczcie. I to samo się dzieje z tym drugim i postawiłam je nawet w tym samym miejscu, co zawsze, słuchajcie, które w tym miejscu, w którym stały ostatnio te skrzydło kwiaty, które wcześniej były i one naprawdę kilka lat były, bardzo sobie dobrze radziły, nie kwitły co prawda, ale były, były zielone, piękne, gęste. Więc ten brak kwiatków jakoś tam sobie rekompensowałam tym, że właśnie piękne liście, wiecie, błyszczące i w ogóle dużo, gęste, było spoko. No ale słuchajcie, te kwiatki i pewnie podejrzewam, że właśnie przyczyną też jest to, że nie przesadziłam jeszcze ich tych kwiatków. Nie przesadziłam tych kwiatków. Najprawdopodobniej przyczyną właśnie jest to, że nie przesadziłam tych kwiatków do większych doniczek, do ziemi, wiecie, takiej kwiatowej, że na przykład te donice, które są w sklepie, są tymczasowe na chwilę. Aczkolwiek nie musi to być regułą, zobaczymy. Przyznam się szczerze, że kupiłam je przed Bożym Narodzeniem, do tej pory jeszcze nic z nimi nie zrobiłam. Jakoś tak w ferworze, wiecie, tego pędu takiego świątecznego odpuściłam temat kwiatków i
No i są tego rezultaty. Zaraz tutaj sobie przyniosę jeszcze te zamie i postawię tutaj obok właśnie tej juki. Zastanawiam się, co z tą juką jest nie tak, czy za sucho, czy za mokro, czy po prostu to powietrze jej nie służy tutaj w tym pomieszczeniu, że może jest tutaj za ciepło, za sucho, bo wiecie, grzejniki, okno od południa, naprawdę tu jest bardzo, bardzo ciepło. No zobaczymy. Albo padnie, albo będzie żył, zobaczymy. Daję sobie jeszcze chwilę czasu. No wiadomo, jak uschnie całkiem, no to się wyrzuci, ale może uda się go jakoś tam, wiecie, odrestaurować, zregenerować. Zaraz tutaj dam mu odżywkę. Mam taką odżywkę do roślin zielonych i może to pomoże. Sprawdzę, może ta doniczka jest za mała, no nie mam pojęcia, o co tam z tym kwiatem chodzi. A ten kwiat jest naprawdę bardzo łatwy w utrzymaniu. Przecież ta juka jest tak prosta i taka, wiecie, plenna, że ona naprawdę rośnie gdziekolwiek i jakkolwiek i naprawdę nie wymaga nie wiadomo jakich warunków. Pianeczka, chodź tu do mnie. Od samego rana też, słuchajcie, puściłam sobie piankę, biega, szaleje. Nawet powiem Wam szczerze, że jest dzisiaj bardzo grzeczna. Nie psoci, siedzi sobie tam u siebie. Dałam jej takie granulki, wiecie jakie te granulki kupujemy? Bardzo je lubi, uwielbia, słuchajcie, w coś takiego. Komplet, dobrze mówię, Kuni Junior. Pachnie to trawą, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Pianka bardzo lubi właśnie te granulki. Oprócz tego jeszcze takie kupujemy zioła, sianko, warzywa suszone, szczególnie lubi buraka, truskawkę liofilizowaną, uwielbia, słuchajcie. Nieraz zdarzyło nam się dać jej właśnie banana surowego, marchewkę, no i jabłuszko. Nic więcej nie dajemy, słuchajcie, uważamy na to, co je, żeby jej tam, wiecie, nic nie zaszkodziło, ale naprawdę bardzo ładnie się chowa, w sumie od kiedy ona jest, od listopada, czy od grudnia, myślę, że od listopada, patrzcie, listopad, grudzień, styczeń, już jest prawie 3 miesiące z nami i jest w bardzo dobrej kondycji, liczę na to, że słuchajcie, tak będzie długimi latami. A teraz, kochani, pokażę Wam, co się dzieje z juką. Zobaczcie, podsycha od środka. Tutaj były dwa młode i uschły całkowicie. No i tak to wygląda, słuchajcie. No, wychodzi na to, że nic z tego nie będzie, że i ten kwiatek padnie. Tutaj mam, słuchajcie, te reniferki, które jeszcze nie schowałam. Taka rodzinka, słuchajcie, z zamszu. Tutaj jest brokatowy, a te trzy są z zamszu. No i zostawiłam sobie ten Xmas i oczywiście domki świecowe. Mamy już ciasto na naszą chałkę. Dzisiaj to będą rogaliki, takie puste, bez niczego. Żeby też nie dobijać tej kaloryczności, wiadomo, że jeżeli włożę jakiś dżem, powidła, to automatycznie i te rogaliki będą, wiecie, tak jakby bardziej kaloryczne. A nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby zjeść, spróbować, a niekoniecznie, wiecie, naładować się tymi zbędnymi tak naprawdę kaloriami. Szczególnie w tym czasie i momencie, kiedy ja staram się zejść jak najniżej, kochani, jeżeli chodzi o taką dobę kaloryczną. Maksimum 1400-1500 kalorii. Thank you.
rogaliczki mam gotowe, kochani, przepięknie wyszły. Zaraz sobie je wszystkie ułożę na papierze do pieczenia. Będę smarować białkiem, oczywiście posypywać taką proszonką z małą ilością cukru oczywiście, żeby, wiecie, tak fajnie później w czasie jedzenia były takie fajnie chrupkie, dobrze mówię, chrupkie. Zrobię też dzisiaj, słuchajcie, strucle makową. Zrobimy też dzisiaj tą strucle makową. Słuchajcie, mam gotową masę makową z bakaliami, a w Thermomixie chyba jest też przepis na strucle makową, więc na pewno jeszcze spróbuję zrobić. Tych gotowych mas makowych mam aż dwie, więc na dwa razy, słuchajcie, jakby za pierwszym razem nie wyszło, to następnym razem spróbujemy z innego przepisu, więc o, jak ładnie te rogaliki mi dzisiaj wyszły, aż sama się, słuchajcie, sobie dziwię, że to mi tak ładnie, kochani, powychodziło. No i co, już nie mam miejsca? No jak, muszę coś wymyślać, nie może być, że mi się coś nie mieści. Może tak i może tak. Słuchajcie, smarujemy białeczkiem, troszeczkę się będzie trzeba pogimnastykować, bo to jednak sporo tych rogalików jest i tych załamań też sporo, a żeby tak ładnie, wiecie, bardzo dokładnie posmarować, żeby ta kruszonka chyciła, no to żeby się trzymała na rogaliku, to trzeba naprawdę sowicie tym białkiem posmarować, a białko mam, słuchajcie, z, też właśnie z tego przepisu z Thermomixa, ponieważ tam było potrzebne jedno jajko i dwa żółtka, to automatycznie dwa białka mi zostały idealnie właśnie do posmarowania tych rogalików. Fajne, takie małe, nieduże, podzielne. Zaraz będziemy, kochani, wrzucać do piekarnika. Ja już nagrzewam piekarnik na 180 stopni i będą się piekły. O matko, słuchajcie, rogaliki gotowe, przepiękne, zobaczcie, jak ładnie upieczone, nieprzypalone, mnóstwo posypki, piękne, mięciutkie, słuchajcie, w ogóle nie twarde. Ja sobie teraz wezmę ściereczkę, przykryję, niech stygną, niech nie obsychają. I co? No i biorę się za makowiec świąteczny. Może wyjdzie, kochani, mam nadzieję. Już tam jakieś składniki wrzuciłam. Są drożdże suszone, jest masełko, mleko, a teraz cztery żółtka. A co słychać na podwórku? Słuchajcie, mnóstwo śniegu, jest wiatr, troszkę nam tutaj tą choinką smaga. Delikatnie, zobaczcie, odśnieżyłam, nawet widać. Samą łopatą nawet nieźle. Słuchajcie, zabrałam też stąd choinkę. Postawiłam tego mojego kwiatuszka, który tu wcześniej stał. Co prawda nie zmieniłam tej podstawki. Ona jest z filcu, jest jeszcze taka gwiazdkowa, świąteczna. Ale mi to nie przeszkadza. Przyjdzie czas na Wielkanoc, zmienimy na coś innego. W Thermomixie, tak jak mówiłam wcześniej, robię właśnie ten makowiec. Tutaj mi się te rogaliki studzą. Tutaj mi Adusia wysypała orzeszki, nie wiem dlaczego tak. Muszę je do jakiejś miseczki zebrać. Zaraz zobaczymy, czy my tu coś mamy. Jakąś miseczkę, może taką. I będziemy zbierać, słuchajcie, nie marnujemy niczego. Jedzenie teraz bardzo drogie, trzeba, wiecie, z rozwagą i kupować, i wyrzucać, wiecie. Nie kupować za dużo, żeby też nie wyrzucać. Na początku jakoś na to nie zwracałam uwagi, ale chyba czas i pora wziąć poprawkę i na ten temat, żeby tego jedzenia kupować mniej, a nie wyrzucać, słuchajcie, nie robić żadnych takich mega zapasów. Jeszcze jeden i jeszcze jeden, słuchajcie, orzeszki na stół, który zresztą też przed chwilą umyłam. Postawimy
To jest taki ser, to jest taka serweta przekąskowa, jak tylko ktoś przyjedzie do mnie, usiądzie, to zawsze coś skubnie. No i co, i ta niedziela leci, kochani, jakoś powolutku leci. Nieźle wygląda ta moja fryzura po tej frotce, kochani. I teraz tak zastanawiam się, jakbym wyglądała w takich złamanych włosach. Wiecie, czasami się robi u fryzjera takie właśnie przyłamane włosy z prostownicy albo po prostu lekką trwałą, ale chyba nie czuję się dobrze w takich, wiecie, takich nieprostych, po prostu jakichś pokręconych. Zbieramy włoski, kochani, uwielbiam moją fryzurę na, słuchajcie, taką cebulkę na głowie. I słuchajcie, teraz przyjdzie czas i moment, słuchajcie, pomyśleć o obiedzie. Trochę późno, ale nic nie szkodzi. Tak jak mówię, gotuję tak naprawdę tylko dla siebie na dzisiaj, bo Adusia jest u koleżanki, tam będzie też jeść obiad. Agatka jest na studiach, przyjedzie późno wieczorem, więc jeżeli ja ugotuję na przykład rosołek na godzinę, powiedzmy, 15 czy 16, to będzie ok, ponieważ ja sobie zjem, Adusia też wieczorkiem sobie zje, no i Agatka jak przyjedzie, również ten rosołek i ten obiadek, w ogóle cokolwiek by to nie było przygotowane, będzie na jutro, będę miała możliwość wziąć sobie po prostu do pracy. No i dziewczyny jutro będą miały, słuchajcie, obiad, jak się patrzy na Zaśkę, że tak powiem, nie będzie trzeba gotować. W tym tygodniu Agatka też ma wolne, więc będzie całymi dniami w domu. Mam nadzieję, kochani, więc nie będę miała problemu z odbieraniem Adusi. Adusię odbierze, wiecie, przypilnuje przy lekcjach, fajnie. Jeden temat mi odchodzi, kochani, zaraz się bierzemy za hula hopa. Bardzo jestem ciekawa, jak ja wyglądam, słuchajcie, jak ćwiczę tym hula hopem, bo wiecie, ćwiczyć po prostu i nie widzieć się to jest inaczej, a jeszcze jak się go zobaczy na kamerze, to już w ogóle będą niezłe jajca. Odpalamy Netflixa, słuchajcie, ostatnio obejrzałam, już Wam pokazuję co, gdzie jest Agnieszka, jest tutaj, słuchajcie, to jest moja stronka z moimi ulubionymi filmami i wszystkim tym, co mi się podstawia na Netflixie. I ostatnio pochłonęłam w całości dwa filmy i już Wam zawieszony ponów próbę nie teraz. Słuchajcie, coś mi tutaj się chyba nie opłaciło, ale to nic. I kochani, co ja tu mam? Forst nie oglądałam. Już mnie nie oszukasz, oglądałam. Ale kochani, nie o tym mowa, nie o serial, chodzi mi o Śnieżne Bractwo, kochani, ja Was jeszcze przybliżę bardziej do telewizora. Śnieżne Bractwo polecam, bardzo ciężki film, ale dobry, naprawdę robi robotę. Powiem Wam szczerze, że nawet na końcu filmu uroniłam parę łez, bo mnie tak wzruszył. Kochani, i tutaj też ten Top Gun, Maverick, kochani, świetny film. Oczywiście jedynkę to pewnie każdy oglądał, a teraz mamy Top Gun, część drugą i tutaj mamy Toma Cruise'a, naprawdę już w takim dojrzałym wieku, świetny. Na początku się słabo rozkręca, ale później naprawdę dają czadu i bardzo mi się to spodobało. Nie mogę się doczekać na trójkę, a mówią, że trójka ma być. I ostatnio zaczęłam właśnie ten oglądać Transporter 2 i chyba go, wiecie co, nie oglądałam wcześniej, nie wiem czy był dostępny, niedostępny. Ja często tego Transportera oglądałam, coś mi nie łapie ostrości i ten Transporter 2 mam chyba nawet, słuchajcie, zaczętych. Oglądaj dalej, oczywiście, że tak, zaraz sobie go odpalimy, znów odtwarzanie i będziemy kręcić hula hopem. Times like all.
dzisiaj to w ogóle mam jakiś dobry dzień do pieczenia. Słuchajcie, wszystko mi wychodzi tak jak trzeba. Już sobie zawijam tą strucelkę makową. Wzięłam pół opakowania na tą jedną. Tutaj mam na drugą, bo z jednego ciasta wychodzą tak jakby trzy małe albo dwie takie średnie. Zastanawiam się, czym na zewnątrz, wiecie, czy jakimś białkiem posmarować. No chyba tak, chyba białkiem i po prostu później tylko cukrem pudrem. Fajna nawet ta gotowa masa makowa, bo i miała też takie kawałeczki odnośnie bakali, bo tu pisze, że z bakaliami, więc tak. Wszystko gotowe, zawijamy, mam nadzieję, że wyjdzie piękna i że będzie przepyszna. No i oczywiście, że cały tydzień będziemy jeść strucelkę makową. Na koniec tego niedzielnego vloga, kochani, jeszcze pokazówka moich strucli makowych. Zobaczcie, pękło, wylało. Tutaj delikatnie, ta przepiękna, słuchajcie, ta troszeczkę mniej, ale najważniejsze, nie musi być idealna. Najważniejsze, że jest moja, przeze mnie upieczona i w ogóle, słuchajcie, chyba to jest moja w ogóle pierwsza strusla makowa. Oczywiście jak wystygnie pod ściereczką, później posypię ją cukrem pudrem i będziemy jeść, kochani, nie na wystawę, do jedzenia. Przepiękna i tak, bardzo mi się podoba. Godzina, słuchajcie, która jest? Po 3:15, ja dopiero makaron gotuję, ale jest, kochani, gotuje się. Zaraz sobie go przemieszczam, za chwilę będziemy odcedzać. Natomiast rosołek, jak tam rosołek? No jeszcze trochę, dopiero dodałam cebulkę, czosnek. Kochani, nie spieszy mi się, dopiero co zjadłam dwa rogaliki, zjadłam jedno jabłuszko i wypiłam kawę zbożową. Tyle na takie bardzo, bardzo późne śniadanie. Obiadek zjemy chwilę później. Myślę, że około gdzieś 16 będzie obiadek. Moi kochani, żegnam się z Wami bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za dzisiaj spędzony dzień ze mną. Tam widzicie, leży hula hop, za chwilę odpalam od nowa, kochani, już bez presji, na spokojnie, może przy muzyce, może przy jakimś fajnym filmie. Strucle makowe, zobaczcie, leżą, studzą się, zaraz sobie wezmę jakąś ściereczkę i przykryję. Odcedzam makaron, rosołek będzie gotował się na pewno jeszcze z godzinkę. Rogaliczki, kochani, już dwa zjedzone, reszta przykryta taką folią spożywczą. Dobrze, kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji, nie zapominajcie o komentarzach, no i łapce w górę. Buziaki, pozdrawiam.